Dziś jest wielki dzień, kobiety kochają kwiaty, więc zapraszam Was. Albo może zacznijmy od tego, co się działo dzisiaj nad ranem, o drugiej czy trzeciej. Patrzcie to. Kasia, która jest godzina? 4:30. 4:30. Słuchajcie, jedziemy na giełdę kwiatową. Dzisiaj Weronika uruchamia swój sklep. I z tej okazji razem z Karolem wpadliśmy na pomysł, aby kupić jej 1000 róż. Więc musimy jechać na giełdę kwiatową, bo tylko tam jest szansa. Jesteśmy troszkę zmęczeni, ponieważ właśnie skończyliśmy nockę w Ekipa to nosi. Pakowaliśmy dla Was paczki. No a teraz się zbieramy, jedziemy. Potrzebujemy 1000 róż, ponieważ nasza koleżanka otwiera dzisiaj swój sklep odzieżowy. I jej chłopak postanowił tak, że daje jej 1000 róż. Chodzimy sobie z Kasią i szukamy bankomatu, a okazało się, że panowie go schowali w swoim lesie tutaj. Ale na szczęście już mamy, patrzcie, bankomat jest za lasem. Mamy już ponad 500, tutaj pan jeszcze dodatkowo mówi, że chyba nazbieramy do 1000, nie? Będzie, spokojnie. No więc chyba misja się uda, słuchajcie. Specjalnie poniósł auta po resztę, tak? Nie było, wszystko wykupiliśmy. No i ekstra. Bardzo ładne, zobaczcie, jest jeszcze dodatkowo ten kolor, na którym najbardziej zależało, że... Pachnął? Weronika musi być zadowolona, no Weronika nie masz szans inaczej. Także kochani, dzisiaj Werka otwiera swoją markę odzieżową. Dzisiaj będzie otwarcie wielkie, dzisiaj będą pierwsze zamówienia. Jedziemy jej w tym pomagać, ale oprócz tego uznaliśmy, że trzeba zrobić coś tu fajnego, więc zamierzamy zrobić jej taką fajną niespodziankę, którą będzie 1000 róż, po prostu. Także dawajcie. Dobra, ja jeszcze tego nie widziałem, nie wiem jak to wygląda, podobno jest tego super dużo. A więc tak wygląda 1000 róż, Krzychu. Nice. Pakujemy się tym, z tym do auta. Będziemy też właśnie u Werki w biurze rozkładać te doniczki. Tu jest dokładnie 1000 róż. Subskrybujcie kanał, czerwony przycisk na moim paluchu. I mam nadzieję, że coś takiego Wam się podoba. Taki prezent dla Wery. Ciekawy jestem, jak ona zareaguje. Przekładamy powoli. A jak ktoś z Was jest zainteresowany produktami Werki, to wpadajcie na wersow.com. Tam jest wszystko. Mają kolce te róże. Trzeba z nimi być ostrożnym, Krzychu. Jako słuchajcie, że właśnie otwiera sklep, no i to jest wielkie wydarzenie, bo ona zawsze marzyła o tym, żeby mieć swój sklep. No to trzeba się tutaj postarać i coś zrobić fajnego. A wszystkie kobiety kochają róże. Wera tym bardziej kocha róże i kocha kwiaty. Więc uznaliśmy, że 1000 róż prezent dla Wery to będzie coś. No i zapakowane. Łatwiutko poszło, fajnie. Jedziemy do Wery, słuchajcie. Werka nic nie wie, więc świetnie. Jasne. Dobra, dawajcie, bierzemy już te rzeczy, bierzemy już. Dobra, niech to się pita otwiera. Do środka, bo się rozchorujesz. Monia, musisz wrócić do środka, bo się dobra, rozchorujesz. Dobra, bierzcie, co się da. To jest siły, niech bierze ten. Jesteśmy z Monią na łączach i Monia tutaj wszystko koordynuje, całą akcję, żeby Werka nic nie wiedziała. Daj Majkowi, o właśnie, weź ten duży karton i później mamy jeszcze co, 3 kartony, nie? To na 2 razy pójdziemy, jest git. Chodźcie, chodźcie. Monia, masz mój kołacz. Chyba ty, dżentelmenie. Jak ja od zawsze wiedziałem, że Kuba i Monia to byłaby świetna para. No, ja dałem 2 miesiące. Ale Monia niestety ma chłopaka. Masz dobrze. Imieniu. Mam bardzo fajnego chłopaka. Niech Dawid nagrywa i niech po prostu jej powie, że musi po prostu na 5 minut iść do innego pokoju niż biuro. Bo wiecie, jest proste, nie może być w biurze przez 5 minut, bo macie dla niej coś specjalnego. Mogę jej wprost powiedzieć. No dobra. Nie mówcie wprost za niespodzianka, żeby też jednak, no. Dobra. Chyba żadna dziewczyna w Krakowie nie dostała 1000 róż. Na pewno żadna, którą znam. Ej, Jezu, patrz, jakie to jest piękne, stary. Tyle róż na raz, to wygląda tak świetnie. Coś się stało, gdzieś widzę po tobie. A możesz ze mną wyjść? Po co? No nie powiem tego wszystkim. O co chodzi? Weronika. Nie przerażaj się, tak? Tylko chodź ze mną. Coś się stało. Nie no, no to się dobić, jak pójdziesz. Nie, coś się stało. Nie, serio, Weronika, chodź. Chciałabym z tobą porozmawiać. Chodź, chodź. Jak fatalna! Nie, no serio, to nie ma. Ej, fatalna siema moja, nie? No, ale to nieważne i tak, chodź. Nie mogę ogólnie kłamać ani nic, więc po prostu sobie tutaj ze mną postój chwilę, dobrze? A po co? Po prostu sobie... Dawaj, no, dawaj go, Mike, tutaj, dawaj go. Możesz go dotknąć, dawaj go, dawaj go, dawaj go. O, dobra. Jezu, to będzie piękne. Chodź, Michał. Dawajcie, 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 dawajcie. Myślę, że na ziemi to najładniej będzie wyglądało. Ostatni. Ostatni? Ostatni. Idealnie. Puścimy, puścimy, puścimy. Heluwa, to jest ta niespodzianka? Ej, moja jest najgorsza w niespodziankach, wiesz? Mam na ciebie niespodziankę. Jaką? Z okazji otwarcia swojego sklepu. Wiem, że robisz kwiatuszki, więc proszę bardzo. Słodko. Dorzucę sobie do tego. No. Ja już miałam dzisiaj taką i mam, jestem tak zdenerwowana, serio. No, słyszałem właśnie, ale wszystko pójdzie dobrze, bo wiesz jak to jest. Zawsze tak jest, że się na początku martwisz, a później wychodzi. Nie, tak serio. Tak samo z naszym sklepem. Serio, ja już tak, jak mam gość w skórkę cały czas. Serio? No, bo nie wiadomo, że... Nic się nie martw, Kobita. No, cześć. No, chodź, chodź. Co? No weź. Nie, no weź. Serio.
Tak, żeby ci poprawić humor, bo wiem, że dużo stresu tutaj jest. Załatwiliśmy 1000 rusz dla ciebie. Czasujesz. No nie. Ale ładnie. Możesz policzyć, w sumie można policzyć, bo ale jak nas odzyskali, to będziemy reklamację składać. Miało być 1000. Ale pięknie, dzięki. Proszę bardzo, kobieta, więc no nie wiem, zapraszam na wersówkę. Mówiłaś dopiero, że nie będę mieć tutaj miejsca, to z tymi pytami to tym bardziej nie. No wiem, trzeba będzie pewnie na zewnątrz dać, ale chcieliśmy super się streszyć, żebyś, bo wiem, że teraz masz mało czasu, więc ogarnęliśmy szybko. No. Ale kozak, dzięki. Dzięki, chłopaki. Kogo mam przytulać? Wszystkim. Ale zmartwisz się, dzięki Krzychu. Dzięki, dzięki. Po wszystkich? Jeszcze wujaszka nie ma, a no. Wujaszka o 5 rano pojechał dzisiaj na giełdę kwiatową, żeby kupić ten. O nie, serio? Tak, i w Iveco. I musieliśmy trzymać w Iveco, żebyś nie poczuła czasem, jakbyś rano jakiś film chciała montować. Jak ktoś nie widział, patrzcie chłopaki, bo wy nie widzieliście. Ja ale bym tego też nie widziałem. To są dopiero prototypy, bo to przyszło pierwsze z drukarni i tak jeszcze nie jest dokładnie tak nadrukowane, jak będzie. Ale to są w ogóle, wiesz, takie na razie rzeczy, które są wiszą tutaj, żeby były pokazowe do fotek i tak dalej, nie? To jest kurtka, która jest odblaskowa, jak się na nią poświeci, to... Na kamerze, tak? Poka. Tak, świeci się. O kurde, no na kamerze. Ej, w ogóle stąd się świeci. Stąd jest masakra, a stąd jak patrzę, bo to musi mieć zawsze z tej strony, gdzie jest światło. No i mam jeszcze oczywiście koszulki Internet Friends, proszę bardzo. Tak, no to te koszulki. Spodnie, jest... spodnie też są z napisem You are my Wi-Fi. To jest taki sam napis, jak jest tutaj z tyłu, bo to jest taki komplecik. Koszulki męskie, damskie i bobaskowe. Czarne. Z Internet Friends, różowe z Internet Friends i białe z Internet Friends. Proszę bardzo. To jest szlafrok z napisem. Wygląda jakby Mike miał w nim na Fame Mavis, nie? Także ja zapraszam was na Vans.com. Wczoraj właśnie byliśmy na foteczkach i faktycznie, no, Padę zachwalał, no, zachwalał. Możecie sprawdzić, jak wygląda, nie? Oczywiście na Instagram. W ogóle ja się dzisiaj zastanawiałem, ile facetów zostanie rzuconych przez to, że pojadą na giełdę, bo chcieli w rocznicę jakąś czy coś kupić różę, a Karol wszystkie wyprzedał. Nie, właśnie wujas mówił, że nie wszystkie. Nie wszystkie. Jeszcze zostało 20. No, zostało trochę, więc... Ale super. No i co, poprawiliśmy ci troszkę humor? No mega, mega, serio, już jestem tak zdenerwowana, ale... Ej, ale ładnie to wygląda. 1000 rusz, niespodzianka. Dostałaś jakiś tlerusz? Nie, ale zawsze chciałam, bo zawsze pamiętasz, jak oglądaliśmy... Staj tu, patrz, Peter, chodź tu, staj. Właśnie, musi być foto. Tak. Macie koniecznie jakąś foto. Musimy tu razem kobietę stanąć. Weźcie sobie, może... Michael. Michael, weź, że zawijaj, bo przeszkadzasz. Od rana tutaj jesteście. Fajnie. Okej. Fotki nie ma, ale jest ładnie. Czuć, że to jest początek czegoś naprawdę wielkiego. Tutaj jest kuchnia. To jest najbardziej teraz oblegane miejsce, bo wszyscy są głodni i wszystkim się chce pić. Więc teraz pokaż. Szybciutko, tylko co nie umyję te naczynia, bo dzisiaj tak stresowaliśmy, że nawet nie ma czasu. Szkoda, że jestem głodny. Teraz też tak wygląda normalnie. Ja stawiam 3 miesiące i wszystko tu będzie na różowo. Wszystko. Nie, nie, już tutaj nie jest to tak dużo, ale i tak tamtym pokoju jest najwięcej. Potem jest tutaj taki hol. I tutaj jest jakby magazyn. Inwentaryzacja ładno zrobiona. No, było wczoraj liczenie o 2 w nocy. A faktycznie, aha, bo to policzone, ja myślałem, że to jest jakiś numerek, jakiś, nie wiem. Musieliśmy, wiesz, jakieś rozmiarówki i tak dalej, na razie, żeby, wiesz, wszystko było. No i co, jak tam z tym sklepem, problemy? Bez problemu, grafik się z niczym nie wyrabia i w ogóle przerąbane, nawet nie wiadomo, czy o 18 wystartujemy, ale przecież wszyscy niż piszą i ja strasznie chcę wystartować o 18. Tak samo my w takim wiadomości też nie wyrobiliśmy na tą godzinę, którą mieliśmy, to jest normalne, w sensie zawsze jest tak, że... Jeżeli się wyrabiasz, naraz, to znaczy, że... Wiesz, robiąc przez pół roku coś, to jak to wszystko się skumuluje do jednego dnia, do jednej godziny, że ty masz to wszystko nagle odpalić, to jest nie da się. Ale zadzwonił do mnie grafik, a o 14.18, dokładnie to pamiętam, bo Krzysztof zrobił taką minę, że o 14.18 było 20 tysięcy osób na stronie. I dopiero w filmie powiedziałam stronę, nigdzie na Instagramie nie mówiłam. Aha. I po 50 minutach było 200 tysięcy. I zblokowali mi serwery i nie mogli dodawać produktów. O Jezu. Czaj, 200 tysięcy osób po godzinie filmu. Wiesz co znaczy? Znaczy, że to jest dobra marka. Mamy tutaj dwóch nowych pracowników firmy. Na razie są na etacie próbny, więc pracują my za... Dlatego nalewamy wodę szklankami. Ale strasznie się opieprzają. Strasznie słabo coś... Praca na godzinę. Tego w czerwonych włosach przed się wygłupia. To jest moje ulubione powiedzenie. W czerwonych włosach to jest najlepsze na świecie. Jaka róża jest piękna? Jaki w ogóle świat jest piękny, że matka natura tworzyła taką gałązkę, która tak się ukształtowała. Jest krwiście czerwona. Jest, patrzcie, jak gęsto jest tych płatków. Rzeczywiście to wygląda piękne. I jeszcze? Może się okazać, że to w sumie nie matka natura, wiesz? Na pewno są jakieś odmiany, które już matka natura nie stworzyła. Ale no tak. I jeszcze, wiesz, i na przykład ma kolce przy okazji. Czyli z jednej strony jest takie... Piękna, ale... Niebezpieczna. Waleczna i agresywna. Jak każda kobieta. O! To dla ciebie. Dzięki. Kubuś. Wiedziałem, że mnie kocha. Wiedziałem, że mnie kocha. To wersja to tylko przykrywka, że pod followę tak naprawdę. Ewa, witam w moim biurze. Fajnie. Fajnie.
Ja się cieszę, Marcysia. No ja muszę zobaczyć, gdzie jest to. Marcysia się uśmiecha i jednocześnie jest takie trąba, masz przerąbane. Musisz to przebić, nie? A ten fotel jest za 1K, nie? Nie, ale on jest za 7,5. Skąd wiesz? Halo, mało, nie mogę rozmawiać, myślę, że na krześle za 1000, nie? A ty zadzwoniłeś. No i teraz o. Tak się podrywa, on daje mi się podrywać, nie? On Michael jest taki, że wiesz, on Michael tak podrywa dziewczynę, jest na takim temacie, etapie jak w podstawówce, nie? Pociągnie za warko, czy ukradnie piórnik, strzeli, wiesz, po głowie i myśli, że ten. Zjedz. Zjesz? Jak zjesz, dam ci 25 zł. Jaki gość, to jest wszystko? No mówiłam, właśnie to mi się najbardziej podoba. Każda jest jego, każda jest jego. To jest super, serio. Wiesz, ja tutaj... Dajesz opis, piszcie do mnie przez itemy. Przez itemy. Tam jest fatalny światło. Monia też, kurde. Monia! Będziemy z lampami. Bomba jesteś. Kiedy ta randka w końcu będzie twoja z tą Monią? Bo ja już nie mogę się doczekać. I co, jaki macie status? Status mamy taki, że na razie wyrąbały nam wszystkie serwery we Francji. Ale jak we Francji? No we Francji. Cały, jak to się nazywa? Ta szafa serwerowa padła. Ładnie, wysadziliście im szafę. Ciekawe to musiało wyglądać. Werka odpaliła sklep, a tu spaliła się szafa. Ojciec i syn! Wczoraj niestety, słuchajcie, się nie udało odpalić. Tam serwery padły w Werce, więc dzisiaj w ogóle jestem chory, nie? Zachorowałem. Dzisiaj mam, miejmy nadzieję, że się wszystko uda. Działa! Jest, dobra, przerąbanie. Dobra, poka. Chodź. Uuu, jaki ładny ten sklep. Przedstawiam wam projekt, nad którym pracowałam od roku. A marzyłam cały rok. Jezu, ale czad. Ważne jest to, że ten sklep serio faktycznie wystartował i że możemy tu siedzieć wszyscy i po coś to się wszystko dzieje. Dobra, Monia, dawaj nóż i będziemy kroić. Te truskaweczki wyglądają, jakby chciały zostać zjedzone.